Księżyczki Piątek, proszę Państwa, mówimy o skandalu, że przyglądają się, obcinając mohery. Po co? Po co? Teraz gap się na sakrament. Do studentów w Parlamencie Europejskim, które on tylko tutaj na Mazowszu nad Wisłą w Warszawie jest, bo nie ma baczek do Parlamentu Europejskiego, nie ma cerki, nie ma świętych baczek. Szczęść Boże, nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Łapiemy się w drodze. Pani poseł, proszę powiedzieć, jaki jest plan tej wizyty, która trwa już od środy? Jaki jest cel także tego typu wizyt trochę kurtuazyjnych związanych z funkcjonowaniem instytucji europejskich? To znaczy one są kurtuazyjne, ale myślę, że no dość potrzebne, bo młodzież może w ogóle wszyscy, którzy bo ja miałam tam 50 młodzieży, osób młodzieży, natomiast część było osób troszkę w późniejszym wieku, ale no jest możliwość zobaczenia w Belgii nie tylko po drodze, ale również oni zwiedzali wczoraj w środę, zwiedzali Belgię, byli w kościele Matki Boskiej w Leiden, byli potem w pałacu, widzieli Pałac Królewski. Także proszę, w Pałacu Królewskim można i w chlewie czytać Pismo Święte na ulicy. Bóg jest wszędzie. Bóg nie potrzebuje budynku ze złota robionego. Bóg w kościołach ręką uczynionych nie mieszka, mówi Pismo Święte. Dlatego jeżeli te klechy odbierały wam Pismo Święte, albo inni wyrzucali Nowy Testament do śmietnika tu w Warszawie, to ty weź ze śmietnika Nowy Testament, czysty egzemplarz i czytaj Słowo Boże. Boże, wiadomo, że to, co święte, że to, co wielkie, było zawsze poniewierane, sponiewieranie, że nawet Żydzi zabili Jezusa Żyda. Bo tutaj jechały baby na plac Szembeka i gadały, o, że Polak Polaka nienawidzi, a Żyd Żyda kocha, no to więc widzicie, jak oni potraktowali Jezusa Chrystusa. Także jak oni gadają o szacunku, proszę Państwa, tutaj w tych tramwajach, w autobusach stołecznego miasta Warszawy, to te dyskusje są tak płytkie i tak niskie, mało psychologii. Dziecko zauważy, że to są faryzeusze, że są to saduceusze i jeszcze lichwiarze na dodatek. Także zanim zadzwonisz na policję i że jakiś bank ci się nie podoba, że widzisz lichwę, oszustwo, to najlepiej zadzwoń do Straży Miejskiej stołecznego miasta Warszawy. Straż Miejska stołecznego miasta Warszawy wie lepiej, wie, co to jest lichwa, co to jest lichwiarz. I jak zadzwoniłam na temat adresu e-mailowego info@portfel.pl, coś tam, portfel, to one powiedziały, że to są lichwiarze. Te kobiety ze Straży Miejskiej powiedziały, że są to lichwiarze. Zaraz wezmę ten adres e-mailowy i odczytam. Na którym co miesiąc odbywamy posiedzenia, który nam sprawia te jazdy dość dużą trudność, bo one są jednak, tam jest trudne połączenie z Strasburgiem, ale też tam można zobaczyć obrazy, więc można sobie zobaczyć, jak posłowie głosują, czy też także info@ekstraportfel.pl. I oni urzędują tu w Warszawie Moherowej na ulicy Kasprzaka 2/8. To jest tam ulica Wyszyńskiego, bo to więc typowe katolickie nazwy. I może oni tam nawet robią złą robotę, złą opinię mając jako lichwiarzy u Straży Miejskiej. A niektóre mówią, no, pani poseł, to tam adres to wam nie jest potrzebny, ale najpotrzebniejsze to będzie adres e-mailowy, słuchaj. Bo to jest bardzo taka skondensowana prasowy, wizyta, powiedziałbym takie uśmiechnięcie na praktykach w Parlamencie Europejskim w ciągu roku akademickiego. Studenci mają możliwość doświadczenia więcej i wdrażania się w konkretną pracę. To jest tylko taki ogląd bardzo skondensowany. Chociaż jest takie powiedzenie, że może jesteś zmęczony, głupi może dookoła świata polecieć i nic nie zrozumie, a mądry dookoła nogi od stołu przejdzie.
odpowiadali, nie odzywali się, bo to była pożyczka na 61 dni darmowa. To więc oni wcale na to nie reagują i nam nie odpowiadali. Aż ja zadzwoniłam, zatelefonowałam i ona mówi, że nie doszło e-mailem dokumenty i zdjęcie i pracy i to i tamto nie doszło na e-mail. No to więc ja innego telefonu jeszcze raz. No doszło, i do zobaczenia doszło, doszło, ale one nie chcą dać takiej pożyczki za darmo na 61 dni, ale się reklamują. W internecie była mowa, że oni bardzo chętnie chcą od kobiet brać pieniądze, czyli kobietom dawać pożyczkę od kobiet, bo kobiety potem biorą pożyczki płatne i oni chcą się wkupić. Często padały imiona damskie, 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 damskie.